Cześć, z tej strony Manik44 i dziś zapraszam Was na krótki odcinek informacyjny. Od dłuższego czasu często pytaliście mnie o grupę na Facebooku albo na Discordzie. Powiem szczerze, że broniłem się przed takim pomysłem, ponieważ różnego rodzaju grup o tematyce ASG jest po prostu bardzo dużo. I nie myślałem, że kolejna jest potrzebna. Ale z czasem głosów o grupę pojawiało się coraz więcej, więc doszedłem do wniosku, że może jednak taka powinna powstać. I oto jest. Sekcja 44, bo tak nazywa się serwer na Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Chciałbym, aby na sekcji 44 powstała fajna atmosfera, bez bezmyślnego hejtu i głupich tekstów. Mam nadzieję, że będziecie dla siebie równie mili, jak jesteście dla mnie. Łączy Was to, że lubicie moje materiały, ale to nie jest grupa dla mnie, tylko dla Was. Dlatego też serwer ma własne logo, nawiązujące do mojego. Dajcie znać w komentarzach, czy interesowałaby Was naszywka z takim logiem, tak aby na przykład na strzelankach łatwo Wam było znaleźć innych członków z sekcji 44. A póki co, zapraszam na serwer. Druga sprawa, którą chciałbym dziś omówić, jest dość delikatna. I powiem szczerze, że długo się nad tym zastanawiałem. A jest to konto na Patronite, które założyłem. Konto powstało w dwóch celach. Pierwszy to zdobycie funduszy na sprzęt do recenzji. Bardzo często pod materiałami pojawiają się pytania, czy mógłbym zrecenzować tą lub inną replikę. Jeśli mogę taką replikę zdobyć od sponsorów, to jest to czasem możliwe, tak jak to było w przypadku na przykład G36C od JG. Ale bardzo często pytacie o repliki, które są poza moim zasięgiem, a które do recenzji muszę kupić za własne pieniądze. Tak jak to było na przykład w przypadku Cymy 515. Prywatnie też nie zarabiam zbyt dobrze, abym mógł kupować repliki na lewo i prawo, a YouTube coraz częściej demonetaryzuje moje filmy, więc dochód z reklam jest raczej znikomy, a jak już coś uzbieram, to i tak wraca na kanał. Dlatego najczęściej bazuję na tym, co mogę dostać do recenzji od sponsorów. Druga sprawa jest taka, że osobiście nie potrzebuję tak wiele replik i musiałbym albo próbować je sprzedać po recenzji, albo rozdawać na przykład w konkursach, co bardzo bym chciał, ale tak jak mówiłem, nie stać mnie na takie zabawy. Dlatego też w grę wchodzi Patronite. Pieniądze zdobyte z tego celu mógłbym wyznaczyć właśnie na repliki, których recenzje chcecie obejrzeć. A po wszystkim mógłbym taką replikę oddać na przykład w konkursie. W zależności jaka suma by się uzbierała, to moglibyśmy testować jakieś tańsze repliki dla początkujących lub jakieś fajne konstrukcje, których recenzji na necie jest bardzo mało. Oczywiście do recenzji mógłbym kupować też inne rzeczy. Mówię tutaj teraz o replikach, bo najczęściej pytacie właśnie o nie. Drugi cel, w jakim powstał Patronite, to moja chęć zajęcia się kanałem na pełen etat. Jak widzieliście w poprzednim roku, materiały wychodziły średnio co 2 tygodnie. Nie było to spowodowane moim lenistwem, tylko najnormalniej brakiem czasu, a czasem po prostu zmęczeniem. Tworzenie materiałów to długie godziny spędzone nad pisaniem recenzji, kręceniem ujęć oraz późniejszą obróbką. Zrobienie niektórych recenzji trwało po 3-4 dni, a to wszystko oczywiście po powrocie z pracy. A nie oszukujmy się, czasem po prostu inne rzeczy mam do zrobienia również. Dlatego też chciałbym zająć się pracą nad materiałami na kanale na pełen etap. Gdyby to się udało, to materiały wychodziłyby częściej, minimum raz w tygodniu. Dodatkowo mógłbym się skupić na różnych seriach, takich jak na przykład wspomniane przeze mnie kiedyś materiały o serwisowaniu replik. W tym momencie muszę wybierać, o czym zrobić kolejny materiał. A gdy mam na przykład kilka rzeczy do zrecenzowania i do tego materiał zestrzelany na dysku, to niestety muszę ustawiać jakieś priorytety. Dodatkowo, jeśli kanałem zajmowałbym się na pełen etat, to oznaczałoby to, że mógłbym jeździć w różne zakątki kraju na strzelanki i pokazywać Wam w ten sposób ciekawe miejscówki w kraju. Do tej pory, jeśli chciałem gdzieś wyjechać na strzelankę dalej niż Małopolska, to musiałem korzystać z urlopów pracy. A nie będę ukrywał, że dużo materiałów na kanale powstało właśnie, gdy byłem na urlopie. Takich jak na przykład kamizelka z Biedronki lub strzelanka u Ostypka na Lenartowicach. Jako patroni, w zależności od wysokości Waszej wpłaty, możecie oczywiście liczyć na pewne benefity, takie jak specjalne live'y dla patronów, dostęp do sekcji dla patronów na Discordzie, gdzie będziecie mieć bezpośredni wpływ na powstawanie odcinków, wcześniejszy dostęp do materiałów, czy możliwość brania udziału w konkursach, w których do wygrania będzie sprzęt kupowany do recenzji.
Więc jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście mnie wspomóc, to zapraszam na moje konto na Patronite. Kolejna sprawa, o której chciałbym Wam powiedzieć, to fakt, że zostałem ambasadorem marki Spetsna Arms w Polsce. Co to oznacza? Otóż na kanale na pewno pojawi się więcej materiałów z produktami tej marki, ale nie martwcie się, nie będzie to monopol. Dla mnie przede wszystkim jest to szansa wpłynięcia na decyzje podejmowane przez Spetsna Arms tak, aby wsłuchując się w Wasze głosy, sprawić, aby ich produkty stały się jeszcze lepsze. W tym momencie zapraszam też wszystkich fanów marki Spetsna Arms na grupę Spetsna Arms Polska na Facebooku, gdzie będziecie mogli się wymieniać Waszymi doświadczeniami z produktami Spetsna Arms z innymi użytkownikami, a z których będziemy czerpać informacje, co jest do zrobienia oraz gdzie z oscypkiem będziemy wrzucać nowości związane z przyszłymi produktami marki Spetsna Arms. Wydaje mi się, że w tym momencie to tyle nowości. Mam nadzieję, że ten rok będzie znacznie lepszy od poprzedniego, tak dla Was, jak i dla mnie. Zatem jeszcze raz zapraszam Was na serwer Discord w sekcja 44, mojego Patronite oraz grupę na Spetsna Arms Polska. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.